W narożniku niebieskim. 23-latek, ważący 184 cm i ważący 92,7 kg. Reprezentant Sacro Team Gdański Fabro niepokonany na zawodowym ringu z rekordem 2 zwycięstw. Oraz jego przeciwnik w narożniku czerwonym. To 29-latek, mierzący 193 cm i ważący 93,4 kg. Zawodnik MMA Witkowo z rekordem 5 zwycięstw i 2 porażek. Panie i panowie, Damian Dylan Skarżyński! Znacie zasady, słuchacie moich komend, pamiętajcie, że cały czas się bronić. Wracamy do narożników. Walka wieczoru Gali Slagfest 12 i ponownie w najważniejszym pojedynku wieczoru Damian Skarżyński, Dylan trenujący w MMA Witkowo, kiedy się w kohorcie Poznań, ale zawodnik też, który lubi odwiedzać wiele klubów, między innymi był w Ancos MMA, naprzeciw niego niepokonany w zawodowym MMA Alan Jachimowski, narożnik niebieski, reprezentant Sako Gdańsk i Pablo. No, jest pytanie, dlaczego Damian Skarżyński jest zawsze w walkach wieczoru? Odpowiedź jest prosta. O, ale teraz przyjął potężne kolano i koniec walki. W sekundę zakończyło się to starcie idealnie między ręce przeciwnika. Trafił Alan Jachimowski, to kolano wylądowało perfekcyjnie na szczęce Damiana Skarżyńskiego i nie było co zbierać. Kolejne ciosy były już tylko formalnością. Nie zdążyliśmy do końca jeszcze przedstawić tej walki, a już koniec. Trzeba przyznać, że Jachimowski wraca po dwóch latach przerwy od MMA w fenomenalnym stylu. Nie wiem, co powiedzieć. Za nie mówiłeś. Za nie mówiłem, dlatego że no, chciałem powiedzieć, że Skarżyński zawsze daje bardzo ekscytujące walki. Dał, tylko tym razem jego rywal był tym, który spija śmietankę z tej ekscytującej walki. No właśnie, ja nie wierzę, Skarżyński też nie wierzy i podejrzewam, że wielu kibiców też nie wierzy w to, co właśnie się stało. Jestem ciekawy, czy będzie rewanż, dlatego że no ja jestem prawie pewien, że Skarżyński będzie się tego domagał. Teraz chyba Jachimowicz tłumaczył, jak to się stało, a Skarżyński z niedowierzaniem słuchał, jak to możliwe. No ale no właśnie to, co powiedział Dominik Durnia. MMA, wszystko jest możliwe. Przy tych wielu płaszczyznach jest zawsze gdzieś luka, gdzie można umieścić, czy to uderzenie, czy poddanie. Alan Jachimowski, przypomnijmy, Sako Gdańsk. Zwycięzcą tej prestiżowej walki. Przyjechałeś na teren rywala, to na pewno nie była łatwa walka dla ciebie. Przygotowałem się idealnie, miałem mega mocne wsparcie w Trójmieście. Całe Trójmiasto mi pomagało przygotować się do tej walki, do powrotu. W międzyczasie stoczyłem jedną walkę amatorską, dodatkowo w K1 jeszcze, półzawodową. I wyszło wszystko tak na sparingu, w kolanach wchodziły zawsze i wiedziałem, że one mogą tu upierdolić. Fenomenalne, fenomenalne skończenie. Przed chwilą rozmawiałeś chwilę z Damianem, o czym tam wymieniliście słowa. Grzecznościowe wymiany słów po prostu po walce. Czy będziemy mogli cię jeszcze oglądać na Slagfeście, bo po takim nokaucie to myślę, że murowany kandydat do nokautu roku. Zobaczymy, mam nadzieję, że polecę gdzieś naprawdę dalej, nie? Bo się wymarzenia mam daleko i wysoko. Panie i panowie, zwycięzca walki wieczoru Gali Slagfest 12, Alan Jachimowski!